Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Za nami kolejne skrzyżowanie, kolejna ścieżka rowerowa, kolejne przejście dla pieszych. I ciągnąc temat dalej, próbując go rozwikłać, dobrze przedstawić i wyczerpująco przedstawić, pytanie do Mirka. Mirku, co można by było tutaj usprawnić, żeby było bezpieczniej? No więc chcemy powiedzieć o tym, że nie tylko można apelować do rowerzystów, prawda, jeżdżących po przejściach, żeby tego nie robili tam, gdzie nie wolno, ale też uczynić taki ruch od razu w fazie projektowania skrzyżowania, żeby tego rowerzystę zabezpieczyć, żeby nie mógł tak szybko przejechać tam, gdzie ma te uprawnienia, nie? Gdzie ma uprawnienia do przejechania, ale żeby wytracił szybkość. Dlatego pokazujemy te skrzyżowanie, bo jadąc z kierunku właśnie południowego tutaj utratą i próbując skręcić w przytorową, to jak widzimy, zapala się zielone światło dla jadących prosto i zapala się zielone światło całkowicie słusznie dla przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych. I ono trwa przez cały cykl zielony. I teraz, jeżeli właśnie z tamtej strony, od południowej kierunku, będzie jechał rowerzysta, szybki rowerzysta, a pojazd będzie skręcał z kolei w przytorową w prawo, to nie ma szans go zobaczyć, bo po prostu rowerzysta potrafi jechać 30 na godzinę, a pojazd skręcający w przytorowo powoli się porusza. A i dlaczego tak jest? Dlatego, że to skrzyżowanie, które tutaj mamy, według mnie, można było w fazie projektowania przesunąć w prawo, bo ono ucieka nam w lewo, a trzeba było je skierować w prawo, przynajmniej ładnych parę metrów, i zmusić rowerzystę, żeby wytracił tą szybkość na przejeździe rowerowym. To są dużo postulatów kierowców jest tego typu. Dajcie szansę samochodom dostawczym zwłaszcza. Dajcie szansę samochodom ciężarowym, żeby skręcając w prawo miały szansę ujrzeć pieszego, a tym bardziej rowerzystę, który z tego kierunku porusza się prosto. To jest apel do projektantów. Miejcie więcej wyobraźni, jak projektujecie skrzyżowania. My wiemy, że te wydłużenie ścieżki rowerowej, przejazdu, chodnika to kosztuje, ale bezpieczeństwo kosztuje. Chcecie bezpieczne skrzyżowania budować, to róbcie trochę może droższe, ale z rozsądkiem, nie? I to tylko tyle. No Mireczku, i teraz taka konkluzja z tego wszystkiego nasuwa się po raz kolejny, czyli bez względu na to, kto ma te pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu, to trzeba mieć te oczy dookoła głowy i zwolnić, bezwzględnie zwolnić i zobaczyć. To dotyczy obu stron i tu ja bym chciał zaznaczyć, że my nie stajemy po żadnej opozycji do budowy, w żadnej opozycji do przepisów. Po prostu, no, jeśli już robimy coś, no to w taki sposób, żeby rzeczywiście to uchroniło przed tragediami. I teraz jeszcze tak nasuwa się myśl. Albo pytanie, czy rzeczywiście te wszystkie zmiany, one rzeczywiście statystycznie poprawiły bezpieczeństwo, czy tego wszystkiego jest mniej? Mirek, ty czytasz, ty się interesujesz, jak uważasz? Tu nie ma co uważać, nie? No, z danych za tamten rok, no to wynika jednoznacznie, że nie. Dlatego, że no, te przepisy, które zostały wprowadzone, według mnie, nie miały żadnej takiej akcji, państwowej akcji informacyjnej. Jak wiecie, u nas bezpieczeństwem ruchu drogowego zajmuje się tam na szczeblu ministerialnym odpowiednia rada. Niemniej jednak nie wydano tych pieniędzy na taką reklamę tego pierwszeństwa pieszych na przejściu. Nie dano odpowiedniej informacji, kiedy pieszy ma przejść na przejściu pierwszeństwo, a kiedy tego pierwszeństwa nie ma. I nie podano jednej podstawowej informacji, że przepis dotyczy tylko pieszego, ale nie rowerzysty. Jeśli pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, powiedzmy, to rowerzysta jadący rowerem nie. I tutaj słuszna akcja miejska jest, prawda? Słuszny wniosek, że malować napisy chociaż, zejść rowerem przez przejściem dla pieszych, przez które nie wolno przejeżdżać, czyli te przejście bez tego roweru, tylko z samym pieszym. I inicjatywa miasta poparł
prezydent i już się malują te napisy, że naprawdę ten, co patrzy sobie w smartfon, może zobaczy ten napis, bo widziałem i takich rowerzystów jadących, jedną ręką kieruje, a drugą patrzy w smartfona. A teraz hulajnogi, proszę Państwa, to już koszmar się zrobił, koszmar, bo my razem z rowerami, z przejściami, z przejazdami rowerowymi mówimy o tych hulajnogach. Też nie dotyczy to żadnych hulajnogi, to znaczy jadącego hulajnogą. Pieszy ma pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, ale jadący hulajnogą nie ma. I teraz wczoraj widziałem kobietę z hulajnogą, która kilkunastoletniego synka ustawiała, prawda, z tej hulajnodze i ruszała z nim. Godzina 15, Wigierska, róg Wesołej. Kobieto, błagamy, nie bierz dziecka na hulajnogę. Naprawdę, to hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym. Przepis wyraźnie mówi, jednoosobowym. To grozi naprawdę wielkim wypadkiem i kalectwem tego dziecka. Jeśli mogę się wtrącić, to z tego całego przekazu, przed zmianami przepisów, to mi w głowie utkwił tylko jeden, że pieszy bezwzględnie zawsze ma pierwszeństwo. No ja też jestem pieszym i doskonale to rozumiem, tylko chyba tak nie miało to zadziałać i w tej chwili obserwujemy po prostu nagminne sytuacje, które nadużywane jest to pierwszeństwo ze skutkami często dosyć opłakanymi. No, ja sam jeżdżę rowerem, od razu mówię, ja nie jestem żadnym przeciwnikiem rowerzystą, ty tak samo nie. Jeżdżę też rowerem, może nie tak dużo, bo w gruncie rzeczy jestem samochodziarz, kiedyś też jeździłem motorowerem, motocyklem. Ta tematyka jest nam bliska, tylko to, co się w tej chwili wydaje, już w mieście się robi z powodu wprowadzenia tych hulajnóg i jeżdżenia również nimi dwie osoby, to jest jakiś koszmar. Można tylko zaapelować w ten sposób, że jeżeli stoicie samochodem i widzicie, że wam na przejście dla pieszych, bez przejazdu rowerowego, klasyczne przejście dla pieszych, wjeżdża ktoś rowerem, hulajnogą czy coś, no to trąbcie, bo wasz samochód pomalutku się porusza, czy motocykl, a on zajeżdża wam drogę. To jest próba uniknięcia kolizji, a może nawet wypadku. Nie mówimy tak o tym wprost, ale powiemy, wszystko jest dobrze, jak nic się nie wydarzy, ale pamiętajcie, jeśli spowodujecie kolizję i nie będziecie zgodni z prawem o ruchu drogowym, będziecie odpowiadać z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli najedziecie pieszego, dziecko, i on będzie miał obrażenia powyżej 7 dni, za tym jest sprawa sądowa i płacenie często do końca życia. I tu jest ten apel, że wszystko jest dobrze, jeździmy szybko, ryzykujemy, ale jakiś procent zdarzy się, że będzie wypadek. I to jest właśnie to dla was, dla rodziców, za odpowiedzialność za dzieci, ale również dla dorosłych, będziecie odpowiadać z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Mandat to nic, postępowanie policji nic, ale jeżeli ta osoba złoży wniosek do sądu o straty zdrowia, to możecie mu płacić rentę do końca życia. I po to jest ten program, po to o tym mówimy, żeby wam to uświadomić. Uświadomić i niekoniecznie przerazić, aczkolwiek może uczulić, wywrażliwić na to, żeby pod tym kątem też patrzeć. Nie zawsze są tylko same skowronki, często gęsto to są brzydkie rzeczy i one się w życiu zdarzają. I tak jak w każdym domu czasem zdarzy się choroba i na drodze w każdym pojeździe może być taka sytuacja, czy po stronie rowerzysty, czy po stronie kierowcy pojazdu, no, że będzie bardzo nieprzyjemnie i to zostanie na wiele lat albo w głowie, albo w postaci kalectwa. No tak, ale w motocyklach, nawet w motorowerach, w samochodach jest jeszcze kierowca zabezpieczony, bo ma polisę, ale rower nie ma polisy. Jedziesz nim, nie masz polisy. Jak się nie ubezpieczysz dodatkowo i spowodujesz tym rowerem wypadek, najedziesz na kogoś, płacisz rentę, ewentualnie odpowiedzialność jakąś materialną z własnej kieszeni. To jest ryzyko. I teraz, drodzy Państwo, ja mam jeszcze takie pytanie, bo to mnie zawsze to nurtowało i znajomych. W ogóle zupełnie z innej beczki. Mirku, mamy, no nie popieramy, ale jest sytuacja, kiedy zdarzyło się nam spróbować lampkę wina. O, no i teraz w życiu zdarzyło się. Zdarzyło się, kilkanaście razy. Niefortunnie, ale się zdarzyło. I teraz takie pytanie. Mamy rower, hulajnogę, elektryk. No i co? No i co? Tu się rodzi problem.
Tu się rodzi problem. Ja zadam pytanie inaczej. Tak. Nie wolno jechać żadnym z tych pojazdów. Nie. Nie wolno. Nie. Ale prawo jazdy stracić możemy na... No właśnie, więc tak, jeżeli chodzi o rower, no to nie stracimy prawa jazdy, ale grozi nam duża grzywna. Mirku, tutaj ale przepis mówi. Ale rower, no, zwykły, albo można powiedzieć elektryczny z małą mocą. Bo jak jego moc przekroczy... Nie mogę zastąpić tego słowa żadnym. Rower na pedały. Napędzany siłą mięśni. No dokładnie. No to na tym... Bo może być tak, taki... To na tym zostaniemy ukarani, ale prawo jazdy nie utracimy. Tak jest. Natomiast na każdym innym wspomaganym, tak? Czy też elektrycznie, czy spalinowo, bezwzględnie utracimy. To znaczy, ja myślę, że z tym elektrykiem jest to, jeżeli ta moc przekracza ileś tam kilowatów, bo tak zagmatwali te przepisy, że w ogóle, prawda, w ogóle lepiej na to nie patrzeć. To wylezie przy wypadku, bo policja to wyciągnie. A pan jechał elektrykiem, ale tam mocy pan miał, proszę pana, nie tyle, ile w przepisach, ale jeszcze 2 kilowaty więcej, nie? No i jechał 80 na godzinę, bo i to można zrobić, prawda? Więc o to głównie chodzi. Ale tak jak Robert powiedział, problem polega na tym, że... Są rowery pedałami i inne pojazdy. No wyobraźcie sobie, że hulejnoga elektryczna z siodełkiem to już nie jest hulejnoga. A co? A to jest inny pojazd elektryczny. Tak jak ten właśnie, co się jeździ na tych pojazdach. To są inny pojazd. Ona się nie kwalifikują, już hulejnoga z siodełkiem nie jest. To takie paradoksy są przepisów. Ja już jakiś czas temu się zgubiłem. No się zgubiłem i drogi odnaleźć. Drogi odnaleźć nie mogę, aczkolwiek spożywać i jechać niczym nie wolno, nie proponujemy, nie zalecamy, potępiamy, aczkolwiek utracić prawo jazdy możemy na tych wcześniej wymienionych jednostkach. Na pozostałe pojazdy na pewno, na rower, na pedały nie. Nie tracimy prawa jazdy, ale chyba ze 3000 możemy dostać do zapłacenia. Do 3000. No to... A pamiętajmy, jaka jest granica? 0,2 alkoholu to jest próg, którego jak przekraczamy i gdzie ten alkohol wtedy jest? We krwi czy w wydychanym powietrzu te 0,2? Bo niektórzy się mylą, bo mówią, że 0,2 jak dmucha w alkomat, o, to zastanawiałem się, ale nie wiem, gdzie to jest. A właśnie, będziemy musieli poprosić jakiegoś policjantów z ruchu drogowego i oni dokładnie wytłumaczą, bo mówi, o, dmuchnął i ma tam 0,15 w tym wydmuchanym. Mówi, a nie, to w porządku, w ogranicy. A nie, a to nie, trzeba przemnożyć. Drodzy Państwo, i zakończając ten temat rowerów, przejść, pieszych, jeśli w Państwa okolicy jest jakieś takie, miejsce, które budzi w Was jakieś mieszane odczucia, kontrowersje albo nawet wręcz nienawiść, to bardzo chętnie pojechalibyśmy tam z kamerą i nie po to, żeby robić awanturę, bo nie na tym to polega, ale po prostu wskazać, może coś umówić, może będziemy mogli pomóc. I taka prośba na ten poniższy adresik. Tak, piszcie na maila do telewizji Suwalskiej, możecie dzwonić ze swoimi problemami parkingowymi, dróg wewnętrznych, a każdych innych. Nie, no postaramy drogi się gdzieś Mirku, tam dotrzeć. No, Mirku, ale... Nie jesteśmy specjalistami, jesteśmy takimi dwoma facetami, amatorami. Od razu mówimy, nie wydajemy tu jakiejś wykładni prawa, tylko czekamy na Waszą reakcję, żebyście dzwonili do telewizji Suwalskiej i powiedzieli, proszę Pana, tam jest znak zakazu, tam jest znak zakazu, tam jest takie skrzyżowanie, a ja nie mogę tam jechać. Jak z tymi motocyklami, o których mówiłeś na Pułaskiego. Skręcisz w lewo, pętla magnetyczna go nie wyczuwa i będzie stał, a strzałka tobie się nie zapali. W każdym bądź razie, kończąc, Mirku, jesteśmy ludźmi z miasta. Tak. Suwał. Kochamy nasze miasto. My już z miasta, ale jesteśmy kierowcami. I bardzo nam zależy, żeby troszeczkę było lepiej, bo wiadomo, że... Wjeżdżamy nad wodę oczywiście, zaraz. Zaraz. Nie wszyscy. Bardzo miło. Ja jako emeryt wyjeżdżam nad wodę. Bardzo miło u Państwa gościć w domu. Do widzenia. I zapraszamy, do zobaczenia. Naprawdę zapraszamy Państwa, żebyście jakiś sygnał dali. Wiemy, że oberwie się nam po uszach i o to chodzi. Chodzi o tą reakcję, żebyście zareagowali. W jakikolwiek sposób, ale reagujcie. Pozdrawiamy.